jak tam z przodu. Dobrze, no. Trochę trzeba poćwiczyć. Tu w lewo jakby poszedł, to byłby wyczyn. No chyba tak. Ja tak się zastanawiam na taką prawdziwą przeprawę, no to wyciągarka z tyłu obowiązkowo. To na szczęście mnie takie coś nie kręci, żeby się najebać jak kuń, ale nie powiem, jakbym miał sposobność na cudzym kładzie, żebym miał... Tak, to bym sprawdził, to bym sprawdził. Z wypożyczalni. Bo tu zakładać wyciągarkę, trzeba dać 1500 minimum. Montować, kombinować, do Odessa. Też fakt. Taką ściąganą, nie? No, to jest wyjście. I to byłoby ciekawe. Nie, no jak... Są wysokoprądowe tometyczki, takie specjalne, na takie zadania. Pewnie by dało radę, pewnie by dało. Tak, jak jesteśmy na tej głównej, to w lewo. A to jeszcze nie główna, tak, to dopiero rozjazd, ale dobrze. Bo mamy kierunek w lewo. No, tutaj LK lepiej hamuje. Tu mnie będzie zbierać, bo na tych łysych oponach to, ale w kolejne sobie jedziemy, żeby się nie obrócił, nie? Nie, na dole w lewo, na głównej drodze w lewo. To czym się dług głównej? Czym się głównej? Tomek, jak jechałeś ze Stachem, to którędy? Górą czy dołem? Wy żeście tu jechali raz, na filmie widziałem. No widzisz, ja tak samo jak... No tak samo, ja mam tak samo. Jak jadę kilka razy tak, to potem to się wszystko wymiksuje. Obydwie drogi są dobre, to tamta byłaby taka trochę krótsza.
powiedzcie mi, Stachu, ile masz obrotów teraz silnika? Poważnie? A ty, Tomek? Bo przy tej prędkości to mam 3500. Bardzo nisko. Jak nakładam? Czekaj, rozpędźmy się trochę bardziej. A ja na haj na dwóch kołach. Mam 3,5 czy 600. To powiem ci, że jak nakłada, to jest bardzo nisko. Ekonomicznie. To też prawda, to liczy. Wiesz, jak ja czytałem, próbowałem znaleźć odpowiedź, to ten aparat wtryskowy, cały mechanizm, to nie jest tak jak w kanamie. Ten jest mniej precyzyjny, komputer jest inaczej zestrojony. Dlatego przypuszczam, nie przypuszczam, kanam 650 ma 2 czy 3 kluce więcej. A Polo odszpali nawet ciutkę mniej. Bo kanama 650 by trzeba kupić, żeby to spokój. To nie, to bida. No to nie, to się nie zarejestruje normalnie jako pojazd u nas. Stachu, butuj tam lekko, delikatnie tak. Tak, żeby 30 było na buciku, no co? O. 45. Ja mówię Stachowi 30, on 40. Patrz, w takim miejscu chatkę mieć. Na uboczu. Nie, to musisz mieć. Nie, to. Tak, słuchajcie, jak ktoś ma chałupę w takim miejscu, to musi mieć sprzęt, żeby do niej dojechać. A po co? Rysiek. Ja, Rysiek, bo ty patrzysz, Rysiek, patrz, ty musisz przestać patrzeć tylko pod siebie. Ja mieszkam w górach, ja jestem raz w tygodniu w sklepie. Ja nie mam potrzeby jechać, ja mam zamrażarkę 200 litrów, dwie lodówki. Ja zimą, to nieraz jest dwa tygodnie, ja nie wychodzę, nie jadę do Milówki. Ja nie mam potrzeby, ja do pracy nie chodzę. Nakupuję zakupów za 700 zł, starczą mi na tydzień, dwa. Także wiecie, to nie ma potrzeby, jak ktoś ma chałupkę w górach, a jest już emerytem wojskowym czy jakimś, to on się tym nie przejmuje, czy on musi do pracy dojechać, czy musi dojechać do sklepu, bo bułkę świeżą kupić. Nie! Bo te chałupy w górach są... A to nie, ja wiem, Rysiek, to nie tylko ty, bo przykładowo u mnie brat, mój brat... Rodzony zawsze lgnął do miasta, dlatego mieszkał w Warszawie. On nie chciał chałupy w górach, choć było stać na dwie. Aha. Mhm. Aha. Tak.
słuchaj, to jest taka sprawa, że trzeba zjechać do sklepu, trzeba kupić po ćwiartce i się wszystko ładnie ułoży. Nie, bez joj. Bo by nas pozamykali. Nie, tak ciekawe, jak tak ćwiartkę wypił, to by się lepiej jechało. Słuchaj, Ryszard, my to, ja nie wiem jak wy, no ale ja po 200 to tak naprawdę, tylko że w odstępie, pół godziny, setka, elegancko mi się jeździ. Zmęczenia nie czuję, nie wiem, tak na mnie działa jak energetyk. Ale jakby było więcej, podejrzewam, żeby mnie ululało. Bo to jest, wiesz, trochę wysiłku tutaj jest przy tej kierownicy, bo wspomaganie jest kulawe. Tu uważajcie, bo tu są te przepusty, co my z Ilkiem blachy powyginali. Osłony my tu pobijali. My tu tak kiedyś lecieli pierwszy raz, tak dość ostro. Jak nie było dwa razy, to... O, jakie głębokie. O, znowu pierdolę. Oto słony śruby poobcinało na kamienia. O, następny. Tak. Nie wykrakał, bo tu leśniczy lubi jeździć. My tam żeśmy z Kirkiem górą lecieli, ale tam jest troszeczkę słabo jest, bo tam są takie kolejny po pół metra. Ale tam jest bezpiecznie, bo tam już by nie dojechał. A tu na tych szutrach to się lubi zapuścić, jak się rodzi to... Wiecie, jest sobota po południu, to chyba by był jakiś zboczony, aby tak tutaj miał jeździć. No. Tak. No. Tak. Tak, jakieś pracowniki zamiast se kurwa siedząć w chałupie kurwa z rodziną, to sobota po południu kurwa asygnację przybija.
ale dziura. Słuchajcie, tu zostaniemy na chwilę, trzeba fotkę zrobić. Zostaniecie sobie w szeregu. Dziwne, nie? Turyści? A czepnij to, kurwa, karcie hoj. Witamy, witamy w górach, bez wida. O, łowieczki widzę. Pod Prusowem. Wiesz, to jest przygotowane pod ten. Tak, tak. Nie ma inwestorów. Wiesz, właściciel tego terenu, Wojtek Gaweł, wszystko przygotował na cacy. To teraz trzeba miliony euro, żeby wyciąg zrobić. Bo tego w dzisiejszych czasach na Orczyku nikt nie chce jeździć. Trzeba zrobić jakąś, co najmniej krzesło. A to są miliony. Ale warunki są, także on tylko czekał, jakby kogoś znalazł to. No piękne by były, dlatego wiesz, on to wszystko zrobił przez z pomocą fachowców. Wiesz, o co chodzi? To nie to, że tak z głowy se strzelił. Wytyczali te szlaki, gdzie jest najlepszy stok i są tak porobione, że są trzy rodzaje stoku. Trudny, średni i łatwy, nie? Teraz tylko trzeba krzesło zrobić, no ale to jest, ja nie wiem, mówią, że 4 czy 5 milionów euro. Te schodki takie fajne, nie? Ale skiko, kurde, na tym. Na bunkry. To w prawo. Cycki mu to chyba una. To patrz, taka młoda dziewczka już się ćwiczy, nie? Ty się tu nie wkręcę, bo to będzie pedofilia. Młodo dziuszka. O! Ja pier... Ale nie za. Panie, czy jeździć nie da?
to uważajcie. To Daszek odsłucha.